Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w setnym odcinku live'ów Inspiracja, Edukacja. Ja nazywam się Marzena Boguś i dbam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca. I jeżeli jesteś ze mną dzisiaj na żywo, daj proszę znać w komentarzu, przywitaj się, polub, polajkuj, udostępnij. Obchodzimy dzisiaj, słuchajcie, setną dniówkę naszych live'ów Inspiracja, Edukacja. A więc dzisiaj mam dla Ciebie propozycję. Mam dla Ciebie propozycję, mam dla Ciebie niespodziankę i ogłaszam konkurs. Konkurs, który potrwa do przyszłej niedzieli. Również połączymy się, tak jak dzisiaj, po webinarze z cyklu tego wakacyjnego Podstawowa Wiedza Jeźdźca. Dzisiaj właśnie taki webinar skończyłam prowadzić przed chwilką, a więc znowu 2 godziny bardzo wartościowej wiedzy na temat żywienia konia się odbyły. Za tydzień webinar na temat sprzętu, jeździeckiego, także też zapraszam bardzo serdecznie do udziału wszystkie osoby do dołączenia do całego cyklu lub do pojedynczego webinaru właśnie na temat dopasowania sprzętu. Natomiast dzisiaj obchodzimy setną dniówkę live'ów Inspiracja, Edukacja. Słuchajcie, nie sądziłam, chociaż z niemałymi trudnościami, dlatego że nie widzimy się dzisiaj o 6:30, a o godzinie 22:00 wieczorem, a więc z małymi odstępstwami od tych 6:30 rano codziennie, ale mimo to, słuchajcie, dobiliśmy do 100 transmisji na żywo dzień w dzień. Także z tej okazji mam dla Ciebie taką propozycję konkursu. Napisz proszę w komentarzu pod tym live'em, napisz swój jeden problem treningowy, który masz na tą chwilę. To pomoże mi, jakby zainspiruje mnie, Ty zainspirujesz mnie do tworzenia treści w dalszych tych live'ach Inspiracja, Edukacja. To jest jedno, co musisz napisać w komentarzu. Drugą rzeczą, którą musisz napisać w komentarzu, jest jedna rzecz, z której najbardziej jesteś dumny, dumna w swojej współpracy z koniem, z której jesteście dumni jako para od kwietnia, dlatego że w kwietniu te live'y zaczęły powstawać. Krótko przed Wielkanocą pierwszy live się odbył, a więc mniej więcej od Wielkanocy do teraz największe Twoje osiągnięcie w pracy z koniem. Oprócz tego musisz polubić tego live'a, zostawić po sobie tutaj ślad, a więc jakośkolwiek zareagować, polubić, zaserduszkować tego live'a i udostępnić go dalej, tak żeby dotarł do jak największej ilości osób. I teraz, co możesz wygrać w tym konkursie? Przygotowałam nagrodę, zrobimy sobie losowanie po właśnie przyszłotygodniowym webinarze, a więc też około godziny 22 w przyszłą niedzielę, zrobimy losowanie zwycięzców. Nagroda główna to jest dostęp do wersji samouczącej się, a więc wersji self-study, kursu Manualna Ocena Konia, a więc kurs o wartości prawie 500 zł możesz wygrać w tym konkursie. Dostęp do kursu Manualna Ocena Konia w wersji tej takiej zdalnej, samouczącej się, a więc dostęp do materiałów. To jest nagroda główna. Później rozlosujemy 2 e-booki Rozpoznanie Kulawizny u Koni i jedną indywidualną konsultację ze mną w formie wideo online, wideo konsultacji na temat Twojego konia. A więc takie 4 nagrody mamy do wygrania. Takie nagrody wylosujemy sobie za tydzień w niedzielę. I to, co musisz zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie, z okazji setnej dniówki live'ów Inspiracja, Edukacja na fanpage'u Ekosterapii, to, co musisz zrobić, to wpisać w komentarzu jeden swój problem treningowy, behawioralny, który do tej pory masz, co pomoże mi zainspirować się do tworzenia nowych treści. Jedną rzecz, z której jesteś dumny, dumna, czy jesteście dumni jako para z koniem od Wielkanocy do teraz, jedna rzecz, która najbardziej się Wam udała, najbardziej jesteście z niej dumni, a więc te 2 rzeczy w komentarzu. Oprócz tego polub, zaserduszkuj tego live'a i udostępnij go dalej, żeby wziąć udział w konkursie. W konkursie z okazji setnej dniówki. Oczywiście te reguły napiszę jeszcze za chwilkę tutaj również w komentarzu, żeby wszystko było jasne. Przypniemy ten komentarz i live'a do góry. Rozstrzygnięcie konkursu za tydzień, a więc im więcej znajomych zaprosisz do zabawy, tym większe masz szanse, żeby wygrać, tak? Bo trzeba udostępnić post, żeby wziąć udział w tym konkursie. A ja bardzo, bardzo, bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim stałym bywalcom tych live'ów, bo to dla Was codziennie przed tym komputerem siadam i tylko to mi daje siłę, żeby wytrwać i faktycznie dzień w dzień się tutaj dla Was stawiać. Wakacje trochę rozregulowały nam ten system. Myślę, że od września wrócimy z powrotem do tej godziny porannej, dlatego że w wakacje jest dużo więcej takiej pobocznej pracy,
dużo więcej wyjazdowych rzeczy i trudniej się po prostu zorganizować, ale robię co mogę, żeby raz dziennie tutaj się przed Wami stawić i przed Wami pogadać, żeby ten live, inspiracja, edukacja faktycznie codziennie się odbywał. Także z tej okazji setnej dniówki proponuję Tobie konkurs. Rozstrzygnięcie za tydzień w niedzielę to będzie, już Wam mówię, 26 lipca. 26 lipca mamy rozstrzygnięcie konkursu o godzinie około 22 po zakończeniu webinaru na temat sprzętu. Rozstrzygnięcie tego konkursu, a więc oczekuj, wypatruj losowanie. A to, co musisz zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie, to polubić ten post, zaserduszkować, zalajkować, jakkolwiek zareagować, napisać w komentarzu jeden problem treningowy lub behawioralny i jedną rzecz, z której jesteście dumni na przestrzeni tych ostatnich trzech miesięcy, trochę ponad trzech miesięcy, oraz udostępnić dalej, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej naszej małej rocznicy, setniodnicy naszych właśnie live'ów. Także dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim, którzy biorą w tych live'ach udział, wszystkim, którzy reagują. Cieszę się, że wyciągacie z tego wartość i że ta wiedza, no w ogóle ten cykl się przydaje. Do zobaczenia jutro na kolejnym live'ie Inspiracja, Edukacja. I życzę wszystkim miłego wieczoru, miłego zakończenia tygodnia i miłego przyszłego tygodnia na braniu udziału w tym konkursie właśnie. Także do zobaczenia jutro, za tydzień rozlosowanie nagród. Ja tutaj za chwilę wstawiam warunki, jakie trzeba spełnić w komentarzu i do zobaczenia. Życzę miłego wieczoru. Cześć i dzięki jeszcze raz bardzo serdecznie, że mnie inspirujecie do działania. Dzięki, cześć.